Hej! Korzystając z pięknej pogody, postanowiliśmy wybrać się na wyjść, dokąd ucieka wielu mieszczuchów, takich jak ja. Dziś pokażemy Wam, co ciekawego możemy robić z dala od miasta, właśnie na wsi. Mowa tu nie tylko o aktywnościach wakacyjnych, ale także pomysłach na własny biznes. Numer 10. Zielarstwo. Jesteśmy właśnie na Podlasiu, często określanym mianem zielonych płuc Polski. Czy wiecie, że to określenie to nie tylko zwyczajowa nazwa promocyjna, to cała inicjatywa, w którą zaangażowane są różne podmioty. W skład zielonych płuc wchodzi województwo podlaskie, część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Łącznie tereny te zajmują około 20% naszego kraju, ale mieszka tu zaledwie 10% populacji naszej ojczyzny. I właśnie to sprawia, że tereny te są doskonałym miejscem do korzystania z nieskażonych zasobów przyrody. Z Podlasia pochodzi 50% zbiorów ziół ze stanu naturalnego z całości zbiorów w całej Polsce, a gatunek ludzki zajmuje się zielarstwem już od przeszło 60 tysięcy lat. Przyjrzyjmy się, z czego możemy wybierać. Na przykład chmiel. Oczywiście kojarzy się głównie z piwem, ale czy wiecie, że chmiel można parzyć jak herbatę, ułatwiającą zasypianie? Sporo ziół może pomóc nam na bóle głowy, choćby mięta, normalnie kojarzona z herbatką na żołądek. Olejek miętowy możemy wcierać sobie w skronie, a po kilkunastu minutach odczujemy ulgę. Podobnie podziała na par skory wierzby białej. Numer 9. Folklor. Wiedza tradycyjna. Zielarstwo nieodłącznie wiąże się z tradycyjną wiedzą przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W mieście tego typu folklor powoli zanika, a to ze względu na dużą rotację mieszkańców. Zdecydowanie, jeśli chcemy poznać tajniki wiedzy tradycyjnej, powinniśmy wybrać się na wieś. Podlasie słynie nie tylko z ziół, ale również szeptuch. One również korzystają z wielu darów lasu, łącząc je z różnymi mistycznymi obrzędami. Być może odbywały się one właśnie w takim wnętrzu jak to, widoczne na ekranie. Jest to rekonstrukcja chaty szeptuchy znajdująca się w ośrodku Ziołowy Zakątek w Korycinach. Dawniej ich mądrość życiowa w połączeniu z odpowiednią kuracją zielarską pomagały zgłaszającym się do nich ludziom w zażegnaniu problemów zdrowotnych. Na Podlasiu i w innych częściach wschodniej Polski wciąż możemy skorzystać z ich porad. Najczęściej szeptuchami są kobiety będące po 50. Ich męskim odpowiednikiem jest szeptun. Numer 8. Bieszczadzkie zakapiory. Nie tylko Podlasie ma swoich słynnych mieszkańców nawiązujących do dawnych tradycji. Inną tego typu grupą będą bieszczadzkie zakapiory. Niech Was nie zmyli nazwa. Kiedyś może rzeczywiście stanowili zagrożenie. Dziś są raczej niegroźnymi rezydentami odludnych terenów, którzy chętnie przedstawią nam legendy o dawnych czasach. W latach 60. byli swego rodzaju Robin Hoodami. Kradli krowy z PGR-ów czy inne reglamentowane dobra i dzielili się nimi z całymi wioskami, a potem uciekali w góry. Numer 7. Zew artystyczny. Nie zachęcam Was oczywiście do wkraczania na ścieżkę przestępczą. Na wsi można spróbować uwolnić swój potencjał twórczy. Wielu ze współczesnych zakapiorów to artyści, rzeźbiarze, malarze czy kowale specjalizujący się w ozdobach. Bliskość natury, spokój, piękne widoki. To wszystko może ułatwić nam odnalezienie naszych własnych hobby. Wielu pisarzy ucieka na wieś, gdzie najłatwiej jest im napisać swoje powieści. Wśród nich choćby popularny w Polsce Ignacy Karpowicz. Jeśli nie mamy pomysłu, w którą stronę ukierunkować drzemiący w nas potencjał, możemy poszukać ofert domów kultury czy agroturystyk obecnych w naszych okolicach. Znajdziemy tam warsztaty ceramiczne, malarskie czy artystycznego kucia metalu. Właśnie tu w Korycinach, w gospodarstwie Ziołowy Zakątek prowadzonym przez pana Mirosława Angielczyka, można spróbować swoich sił właśnie w ceramice. Numer 6. Miejsca mocy. Jeśli mamy skrawek ziemi na wsi, może to być choćby przydomowy ogródek i już czasowa wystawa naszej twórczości dobiegnie końca, czemu by nie ustawić tradycyjnego miejsca mocy? Jak możemy przeczytać na stronie ośrodka Ziołowy Zakątek, takie kamienne kręgi ustawiali goci i Celtowie i to w nich dyskutowano nad najważniejszymi sprawami całej społeczności. Być może i Słowianie budowali tego typu obiekty. Kamienne kręgi znajdziemy w Polsce, m.in. w Odrach koło Czerska, w Węsiorach niedaleko Sulęczyna czy Leśnie na Kaszubach. W tym ostatnim możemy oglądać kurhany pochodzące z II wieku naszej ery. Nawet jeśli jesteśmy sceptycznie nastawieni do radiestezji, to takie miejsce będzie po prostu piękną dekoracją. Numer 5. Przenoszone domy. A co z samym domem? O ile mieszkając w mieście z reguły nasza wyobraźnia ogranicza się do mieszkania w bloku czy kamienicy, to na wsi możemy puścić wodze fantazji, choć oczywiście kwestie finansowe również warto wziąć pod uwagę. Niektórzy właściciele wiejskich terenów, chcąc mieszkać w czymś z duszą, decydują się na przeniesienie domów z innych miejsc. Być może kojarzycie taki motyw z amerykańskich programów telewizyjnych, gdzie przewożone na wielkich lawetach są całe domy.
Polsce jednak sprawa ta ma się nieco inaczej, bowiem te amerykańskie chałupki są lekkie i nie mają fundamentów. Najczęściej przewożone w Polsce chaty były zbudowane w technologii wieńcowej, czyli z bali układanych kolejno na sobie. Można w ten sposób odzyskać od 50 do 70% całości budowli. Najczęściej w takim wypadku od zera trzeba będzie zbudować dach. Jeśli jesteśmy wyjątkowo ambitni, czemu by nie połączyć ze sobą kilku domów? Tak właśnie powstał obecny na ekranie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej wchodzący w skład ziołowego zakątka. Ten długi budynek składa się tak naprawdę z 8 przeniesionych domów. Numer 4. Dużo miejsca. Jeszcze inną opcją do zamieszkania jest adaptacja istniejących obiektów początkowo nieprzeznaczonych do celów mieszkalnych. Takim nieoczywistym przykładem może być choćby młyn czy nieczynny magazyn. Dla chcącego nic trudnego. No i w takim dużym domu możemy pozwolić sobie na znacznie więcej. W oddzielnym pomieszczeniu można zorganizować spiżarnię, w jeszcze innym salę do jogi, a nawet kino. Sam mam znajomych, którzy w nieużywanej piwnicy zainstalowali rzutnik i mają tam elegancką salę kinową. Numer 3. Tradycyjne dyscypliny sportowe. Niewątpliwą zaletą mieszkania na wsi jest bezpośrednia bliskość tak zwanego świeżego powietrza. Jogę możemy ćwiczyć w sali w domu, ale też w ogródku. Możemy też spróbować swoich sił w różnych tradycyjnych dyscyplinach sportowych. Dysponując dużą przestrzenią, można choćby potrenować powożenie. Ja jednak ograniczyłbym się do amatorskiej odmiany sportu, tak by zbytnio nie męczyć koni. Jeśli kochamy psy, czemu by nie sprawić sobie kilku pupili rasy husky, które także sprawdzą się w ciągnięciu zaprzęgu. Numer 2. Rodzime alkohole. W Polsce możemy wybierać spośród niezliczonej ilości trunków z procentami. Dodatkowo wiele z nich, takich jak nalewki, wino czy cydr, możemy zrobić samemu. Weźmy na warsztat ten ostatni. Dysponując sadem, możemy zająć się jego produkcją od A do Z. Samemu zbierać jabłka, tłoczyć z nich sok i umieszczać go w kadziach, w których będzie fermentował. Zdecydowanie satysfakcja z upitego łyka trunku będzie większa niż po spożyciu cydru kupionego w sklepie. I to chyba właśnie jedna z większych zalet wsi – samowystarczalność. O ile cydr można uznać za swego rodzaju zbytek, to przecież w ogródku możemy zasadzić warzywa, zioła, a jeśli mamy wystarczające samozaparcia, nawet hodować zwierzęta. O życiu wiejskim sporo wie Mirosław Angielczyk, właściciel ośrodka ziołowy zakątek w Korycinach na Podlasiu, w którym dzisiaj jesteśmy. Pan Mirosław już jako dziecko pomagał babci w zbieraniu ziół, które stały się jego sposobem na życie. Gdy po studiach w Warszawie zorientował się, czego brakuje w zielarskich sklepach w stolicy, stwierdził po prostu, że zacznie je sprowadzać z rodzinnych stron. Tak oto przez lata tworzył miejsce, które dziś znamy jako ziołowy zakątek. Inicjatywa ta jest jednym z 20 interesujących przedsięwzięć, wchodzących w skład projektu Dobry Biznes na Wsi, dzięki któremu możemy odkrywać miejsca, takie jak to. I numer 1. Podróż w nieznane. Będąc w wiejskiej okolicy, warto mieć uszy i oczy dookoła głowy. W wielu miejscach znajdziemy nieznane szerzej zabytki. Jednym z takich miejsc mogą być bunkry w Sejneńszczyźnie. Każdy chyba usłyszał o Dolinie Rozpudy i jej unikatowej ptasiej faunie. Jednak okolica ta skrywa również ciekawe obiekty historyczne, jak choćby skansen fortyfikacyjny w Bakałarzewie, który jednak często jest zamknięty na cztery spusty, a zwiedzimy go, jeśli akurat przypadkiem trafimy na kogoś, kto wie, jak się tam dostać. A jest co zwiedzać. W miejscu tym znajduje się aż 13 schronów wchodzących w skład fortyfikacji plus wschodnich, które powstały w latach 1940-41. Obecność lasów daje nam również szansę na bliski kontakt z dziką przyrodą. I to już wszystko na dziś. Czy chcielibyście mieszkać na wsi i prowadzić tam biznes? A może już tam mieszkacie i tęsknicie do miasta? Dajcie znać w komentarzach i koniecznie obejrzyjcie filmy widoczne na ekranie. Piona!